Cześć, dzień dobry, 19 wrzesień mamy, 7.09, jest czwartek. Wczoraj, powiem wam, namachałem się tą łopatą, ale to nieważne, trzeba było pomóc. Ja byłem głównie na skrzyżowaniu ulicy Stabłowickiej z Główną. Ta woda tam dosyć nieźle wybiła, widzieliście już pewnie w mediach, ale później się tak naprawdę z biegiem czasu w ogóle nie podnosiła, więc nawet opadała po południe minimalnie, ale prace były non stop, żeby tutaj zobaczyć co i jak, można powiedzieć, tak, żeby no, nie było, nie dochodziło do tragedii. Mówicie, jak worków się nie położy, to może być później lipa, może mieć pretensje do samego siebie. Z mojej perspektywy, jak to wyglądało, no mieszkańcy przede wszystkim tutaj Jodłowickiej, Lubomirskiej, tak, tego słonecznego osiedla, o którym było tyle mowy w mediach, niektóre media podawały, że to Marszowice, bo media nie wiedziały chyba, jaka dzielnica jest jaką tak naprawdę. No, mieszkańcy tak naprawdę dostali pomoc wczoraj od wojska, tam byłem głównie. Też później właśnie przeniosłem się ze Stabłowickiej, z Główną, ze skrzyżowania właśnie tam, bo tam są głównie tereny powodziowe, tereny zalewowe. I tam było najciężej, no bo nie dość, że deweloper wybudował osiedle na terenach zalewowych, no to, ale z drugiej strony żal tych ludzi, no kolegów, koleżanek tak naprawdę i znajomych z osiedla, i trzeba było pomóc, tak? Więc ja podjadę teraz do parku Stabłowickiego, podjadę właśnie chyba tam w okolice, można powiedzieć, Lubomirskiej i Jodłowickiej, dobrze mówię, nazwy ulic? Dobrze. I zobaczymy, jak sytuacja wygląda. Z tego co wiem, nie jest źle, no na zasadzie, że trochę się podniosło od wczoraj tam na tym słonecznym osiedlu, ale trzeba przede wszystkim brać pod uwagę to, że jeszcze mamy dzisiaj Odrę, tak, która, bo tu mówimy o rzece Bystrzycy, która mocno tam daje czadu, a jeszcze może nam się podnieść rzeka Odra, która no wczoraj za beach barem, można powiedzieć głównie, dajmy na to, za beach barem przy moście milenijnym, no troszkę ta woda poszła do góry. Pokażę wam tu zdjęcie chyba z 18.20, nie wiem jak jest dokładnie teraz, ale nie mogę być wszędzie, bo i tak wczoraj no po prostu no trzeba było trochę pomóc, urwałem się z pracy, trzeba było pomóc ile było czasu i możliwości, to się pomogło. Też nie jestem w stanie tu być po 12 godzin albo i więcej, tak. Bardziej boli to, że niektórzy to w ogóle klapki, spacer i chill out, i mają to gdzieś, a z drugiej strony szacun dla tych, co poprzyjeżdżali nawet z Wrocławia czy też z innych osiedli, żeby pomóc tutaj Stabłowicom, można powiedzieć, czy no też innym dzielnicom, tak, szacun dla wszystkich, którzy pomagają, więc lecimy na park w Stabłowicach, jeżeli nas wpuszczą, i zobaczymy co dalej. Wczoraj tutaj, głównie pod Hermesem, był jeden z punktów, gdzie widzicie, jest pełno piachu, worków, pozostałości łopat, tak. Ludzie pracowali, ile sił mieli tylko. Dużo osób przynosiło swoje łopaty, no bo kto w mieszkaniach trzyma na co dzień łopatę, ale w domach, z domków jednorodzinnych, które są tu, też tam są domki jednorodzinne, tam i tak dalej. No stare jeszcze domy, tak? Niektóre po niemieckie, chyba dobrze mówię, dobrze na pewno. I dużo worków było źle poukładanych, później przekładali, widzę, że ta wieża jest wyższa. No tutaj z osiedla pracowali pełną parą, ale też aż wręcz był korek po południu niesamowity, bo korek był dlatego, że po prostu przyczepki przyjeżdżały, samochody z przyczepkami, na przyczepki ładowano worki i wywożono też często, między innymi tam właśnie na Jodłowicką i Lubomirską słoneczne osiedle. I tutaj tak poukładano jak poukładano, nie wiadomo czy to dobrze czy to źle, no raczej dobrze, no chyba ktoś tym tutaj regulował i zobaczymy po prostu dalej, jak sytuacja wygląda, tak. Tutaj na razie już prace zakończone, bo w parku raczej woda nie poszła do góry, zobaczymy. Więc szacun naprawdę dla wszystkich, którzy to układali, znaczy gdzie wszędzie układali, bo w sumie nie wiem po co to mówię, ale kto w ogóle pomagał w jakikolwiek sposób, bo nawet dzieci sznurkowały worki, nie? Więc to też było takie fajne, rozczulające, można powiedzieć. Małe dziewczynki na przykład chodziły, roznosiły wodę w kubkach. Oczywiście to nie jest tak, że tylko pracowaliśmy i nie było jedzenia, bo była przywożona pizza, były jakieś burgery z fabryki, z tego co wiem tutaj ze Stabłowic. Były, to nie reklama, ale naprawdę wszyscy pomagali jak mogli, jabłka, kanapki, jakieś tam, nie wiem, owoce, woda, no wszystko było. Kto pracował, to nie musiał się martwić o jedzenie. No to tutaj dali po prostu czadu, nie? Pięknie.
parku wejść na pewno już nie można. Znaczy, można, ale pewnie dookoła. Ja nie będę przynosić roweru. No, woda jest tutaj. No brakuje dosyć, no nie ma tutaj co panikować, tak? Więc na razie jest spoko. Dobra, lecimy dalej. Widzicie, wszędzie woda. Więc no tych zgrzewek było wszędzie pełno, bo było wczoraj no też gorąco we Wrocławiu. No czy gorąco, może nie totalny upał, ale ciepło. Właśnie kolega mi napisał, że na Marszowicach to zrobili taką zaporę, że z 2 metry by musiało jeszcze przyjść, żeby to przerwać. Gdzieś tam na Marszowickiej 30 potrzebowali niby pomocy w nocy, bo przeczekał lekko chyba wał. Ale wiecie, jest dużo tych fejkowych też newsów. Jest taka, takie Facebooki są przeróżne, gdzie no, wyczytuje się te informacje. Tam głównie polegam na Wrocław na Facebooku, ale też jest tam taki, można powiedzieć, portal. Taki portal Widzialna Ręka Wrocław. I tam, moi drodzy, często no, zwykli ludzie, tak, mieszkańcy mówią, gdzie proszą o pomoc, gdzie przydałoby się troszeczkę więcej rąk, czy dosypania piachu do worków, czy też no, innej pomocy, tak? Głównie to na tym polega, żeby sypać piach do worów, no i żeby układać, tak? Ale też układać to z głową, więc najlepiej z kimś, kto się na tym zna, a nie po swojemu, tak, na łapu capu. Ludzie pozostawiali samochody, oczywiście powywozili z garaży podziemnych, bo tutaj się bali, bo tam już za tym osiedlem jest woda, nie? Stoi woda, dokładnie o tam. Tam wczoraj układaliśmy na samym końcu, a tu jest przejazd, bo, no, bo jest przejazd do posesji. A jak nie ma paniki, to też bez sensu, żeby tutaj odcinać, można powiedzieć, sąsiada. Bo to jest ulica Górecka 1. I tutaj jakieś te krzewy, można kupić drzewka i tak dalej. Dobra, jednak tu wjechałem. Jak widzicie, nurt leci tam. A tu jest od wczoraj powbijane patyczki. Więc spadło, ale mówię, byleby nie było tej cofki. Nie chcę siać paniki żadnej, ale tu się o tej cofce mówi. Później tam wpada woda do Odry. Nie wiem, ile jest konkretnie do Odry. Musiałbym wam zmierzyć. Może tu się wyświetli, to wam zmierzę. No i tak to na razie wygląda. Dobra, pojedziemy tam na tą Lubomirską. Zobaczyć. Na Słoneczne Osiedle. Tu rozmawiałem jeszcze z takim panem, był na tak zwanym Janówku, tak? Czyli te tak zwane betony, te, pewnie kojarzycie Janówek. Tam dużo osób przyjeżdża pod samą wodę samochodami i mówił, że woda była równo z betonami, już pomału się na te betony wlewa, ale tam jest dużo jeszcze wałów, ponad to tam nie dopuszczą, że mam nadzieję, no nie dopuszczą do wylania wody dalej, bo jest oczyszczalnia ścieków, tak? To jest taki, mi się wydaje, neuralgiczny punkt przecież dla nas, dla miasta, nie? Może uda mi się tam rowerem podjechać, pokażę wam, jak to wygląda. Jednak na tych Słonecznych Stabowicach, gdzie zaraz będę zmierzać, koleżanka mi właśnie podesłała, że no jest więcej wody niż wczoraj jednak. Więc albo to dowala, jeszcze nordowala. No, jakoś to tam idzie też bokiem tutaj trochę. Ona tutaj tak zakręca, bo chyba cofki z Odry jeszcze nie ma, no. Dobra, zobaczymy. Tu widzicie woda dla potrzebujących. Znaczy to została do Żabki akurat, ale tam jest dla potrzebujących woda. I tu układaliśmy wczoraj głównie. No, wczoraj widać, że to trochę opadło. Tutaj mamy ulicę Stabowicką z główną. Woda mniej więcej się zatrzymała tutaj. A tu mamy działki, one są całe w sumie no, pod wodą. Tu mamy wejście na Rodos Włókniarz. I widzicie, no woda wczoraj była w tym samym miejscu? Tak, w tym samym, bo ja byłem wczoraj
popołudniem to nawet do skrzynki nie dosięgała. Tam jest taka skrzynka szara, więc tu się nie podniosło. Dobra, to jest słoneczne stabowice. Woreczki cały czas leżą. Tu trzeba przejechać, trochę poobjeżdżać. No osiedle piękne, no tylko szkoda, że na terenie zalewowym, nie? Ale tam, gdzie są już drzewa, to jest Bystrzyca. I tutaj też wczoraj działaliśmy. No zobaczymy, ile wody. Zobaczcie, tutaj ludzie mają normalnie już ogródki. A tu jest rzeka. Tam widać na chodniku woda. Tam przy tym domku. Dobra, no tak pojadę w dół na sam róg, bo tam też wczoraj worki przekładaliśmy w wężyku na sam róg, bo tam jest takie pole i most kolejowy. A potem jak się wrócę, jeszcze tam zobaczę. Powiązane trytkami też mówili, dużo szkół wiadomo, żeby nie za nisko wiązać tymi trytkami. Cztery łopaty, żeby też podnieść, móc podnieść ten worek. Cztery łopaty i tyle, tak? I wysoko tam trytkę, żeby ten piasek się jakoś tam rozłożył. A z kolei wiem, że gdzieś tam na Trestnie i w innych tych w ogóle nie wiązali worków, tylko układali także taką, można powiedzieć, no na przekładkę robili, tak, ale co ludzie to obyczaje. To jest to osiedle właśnie, gdzie dopiero wczoraj została pomoc, można powiedzieć, tutaj przysłana przez wojsko i tak dalej, bo przedwczoraj, tak, we wtorek tutaj jeszcze wcześniej Wszystko robili sami mieszkańcy. No. Tu jest też taki fitness, to taki jest klub mieszkańca tutaj. I tu się głównie zbierają. I tu też jest bardzo duży strach. Tutaj właśnie wczoraj głównie działałem. O to nie chodzi, o to, żeby się chwalić, bo co ja tam wczoraj miałem 3 godziny czasu. Tak naprawdę, ale no zawsze to jakaś pomoc. Czekajcie, zsiądę z roweru. Widać, że wszyscy teraz odpoczywają, wymordowani. Wątpię, żeby to osiedle poszło do pracy. No, tu jest pod furtką, tak? Woda, a tam jest... Nie wiem, czy to zobaczycie, tam jest nurt, nie? My tutaj wczoraj układaliśmy, staliśmy. Jedni z tej strony, drudzy z tej. I tu tym wąskim gardłem przykładaliśmy wory. No bo jadę chyba na ten Janówek zobaczyć, na te betony, na Odrę. Bo to jest rzeka Bystrzyca, pojadę na Odrę. Tutaj też znajoma z tego osiedla właśnie mi napisała, że niby od koło 12 ma być cofka z Odry. Ale to wiecie, tyle jest tych informacji, że to naprawdę... Nie ma co we wszystko wierzyć ślepo, bez sensu, bo jest dużo tych fejkowych też informacji, tak? Zobaczymy, co dalej. Ulica Janowska, oczyszczalnia ścieków. Raczej jedziemy na oczyszczalnię ścieków. Zaraz będzie most Brodzki, Bystrzyca. Tutaj dojeżdżamy do mostu. Dobra, tu już nas jednak nie wpuszczą. Już tylko... Tych, co pomagają. Tam już jest tylko wojsko i tak dalej, nie? Więc nie ma sensu, wracam do domu. Nie ma sensu się tu pchać, bo tu będzie jeszcze więcej obstawy. Chyba, że trzeba będzie pomóc, to... Już nie wiem, będą informować jak coś. By trzeba było tam pomóc. Myślę, że wydaje, że na razie nie, bo pewnie wojska pełno. I tak dalej. No tak to wygląda na wałach. Tam jest most Brodzki. Tam często jeździłem, czy jeździłem kilka razy, byłem na rybach, ale tam już nie chcę wjeżdżać na wał, żeby nie było wiadomo. Ponadto nie można, tak raczej tak z rowerami jeżdżą, ale jest zakaz, więc nie chcę, że będę, wiecie, nagrywać, że jadę po wale, a później jakichś problemów nie było, bez sensu, bo w końcu to wrzucam do neta, tak? Dobra, jadę do domu, albo jeszcze coś tam po drodze zobaczę.
Dobra, to by było chyba na tyle z takiej krótkiej porannej relacji. Ja jadę do pracy i powiem wam takie moje wnioski, tak? Wiadomo, każdy może mieć inne. Według mnie nie ma tutaj w tej naszym rejonie, przynajmniej teraz, jakiejś tam tragedii, ale też nie jest kolorowo, tak? Więc trzeba być tutaj na baczności. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej. No, tu jeszcze z działek, nie? A tu już osiedle i Bystrzyca.